Imię rotmistrza Witolda Pileckiego nosi od dziś zespół szkół w Zwierniku koło Pilzna. Tak zdecydowali mieszkańcy w referendum lokalnym. Witold Pilecki, nazywany przez angielskiego historyka Michaela Foota jednym z 6 najodważniejszych ludzi II wojny światowej, jako patron ma przypominać uczniom o odwadze, męstwie i patriotyzmie. Andrzej Pilecki, syn rotmistrza, przez całe dziesięciolecia słyszał, że jego ojciec to bandyta, któremu komunistyczna władza wymierzyła sprawiedliwość. Jednak bliscy wierzyli, że prawda i czyny Witolda Pileckiego zostaną ujawnione i docenione. Dzisiejsza uroczystość w szkole w Zwierniku była dla syna rotmistrza prawdziwym przeżyciem i powrotem do wspomnień. Do mamy tylko mówiłem, że ojciec wyjdzie z cienia. Ja to przypuszczałem, że tak musi być, że musi dobro zwyciężyć. Że nie może być tak, że jesteśmy wyklęci, znaczy, ale wyklęci, wróg ludu, prawda, było mówione. A my byliśmy dziećmi wroga ludu, a mama była żoną wroga ludu. No i to życie było bardzo skomplikowane. W czasie II wojny światowej Witold Pilecki jako żołnierz tajnej Armii Polskiej celowo dał się złapać Niemcom i wywieźć do Auschwitz, by zdobyć materiały wywiadowcze stworzonych przez hitlerowców obozów koncentracyjnych. Przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa w Auschwitz. Pilecki patrzył na obóz oczami nie tylko więźnia, ofiary, ale patrzył na obóz oczami żołnierza, który spełniał zadanie wywiadowcze. Witold Pilecki zdołał uciec z Auschwitz, walczył w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie na rozkaz generała Andersa wrócił do kraju opanowanego przez komunistów. Koniec był taki, że komunistyczne państwo stwierdziło, że ten człowiek jest bardzo niewygodny i że on musi zniknąć. On musi zniknąć fizycznie, więc postanowiono go zabić i musi zniknąć z pamięci. Witold Pilecki został zamordowany w 1948 roku strzałem w tył głowy. Dziś sprawiedliwość oddaje mu historia. O bohaterze powstają książki, spektakle i filmy. Dziś te szczęśliwe dni nastały. Młodzież coraz częściej wie, kto to jest Pilecki. Otwieramy jego rondę, jego szkoły. Ja sam mam szczęście. Dzisiaj mogłem zrobić sobie zdjęcie z jego synem, o którym w spektaklu miałem zaszczyt mówić do żony Marii. Wychowa jej dzieci na uczciwych ludzi. Dzień po 69. rocznicy śmierci Pileckiego szkoła w Zwierniku dołączyła do ponad 40 w Polsce noszących jego imię. Wydarzenie upamiętnia tablica i sztandar. Jesteśmy środowiskiem katolickim i wpajanie dzieciom od najmłodszych lat tych wartości będzie miało pewnie decydujące znaczenie na ich przyszłe losy. To jest naprawdę wspaniały patron, dlatego że zawdzięczamy mu bardzo wiele. Nasza ojczyzna jest naprawdę wdzięczna za to, co Witold Pilecki zrobił dla kraju.